ciężko mi wyjaśnić. W obu meczach w lidze, jak do tej pory oddaliśmy Kędzierzynianom naprawdę zbyt dużo piłek i dzięki nam mają te swoje punkty i dzięki temu są liderami. Mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy ich. To się później na nas zemściło w końcówce seta, bo można było spokojnie dociągnąć ogromną przewagę, a nie udało się i oj, niestety coś się zablokowało i dalej grało się ciężko. Rzadko się zdarza, ale się zdarza i nam się to przytrafiło, także przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Kędzierzyna, bo zagrali świetnie tamtą końcówką, w ogóle całe spotkanie grali naprawdę wyśmienicie. My popełnialiśmy bardzo dużo błędów i tak prawdę mówiąc nie mogliśmy się przeciwstawić drużynie z Kędzierzyna. No, chyba za szybko uwierzyliśmy w to, że mamy już punkty w tym meczu i to się na nas zemściło. Ja myślę, że każdy z nas się stara jak najlepiej funkcjonować na boisku. Czasami jest to lepiej, czasami gorzej. Różnie to wychodzi. Gramy w różnych zestawieniach i różne rzeczy mają miejsce na boisku, ale staramy się zrobić jak najlepiej wszystko to, co do nas należy. Myślę, że brak takiego gracza jest zawsze odczuwalny, ale nie możemy tutaj zrzucać winy porażki na brak Michała, bo graliśmy w składzie również mocnym, dobrze nam się gra ze sobą, także mieliśmy swoje szanse, co było widać. Nie wykorzystaliśmy ich i możemy tylko sobie pluć w brodę, a nie myśleć o tym, że nie było z nami winiara. Musimy się zebrać i walczyć tutaj. Kolejne ważne spotkania, także podejmujemy rękawice i czekamy na następne mecze w Pucharze Polski.